protest na sesji w Lubinie. Uczniowie i nauczyciele nie chcą likwidacji szkoły. Szkoła ta spełnia wszelkie przesłanki bezpieczeństwa, chyba najlepiej w Lubinie. Jest szkołą kameralną. Głosami Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej KGHM powołano tylko jednego z trzech wybranych przez załogę przedstawicieli. To jest kolejna decyzja, w której zasady demokratyczne partii rządzącej nie obowiązują. Jest środa, 21 listopada. Mariusz Najwer, zapraszam na informacje. Protest na lubińskiej sesji. Protestowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przeciwko planom likwidacji placówki. Urzędnicy tłumaczą, że wyjścia nie mają. Decydują o tym ekonomia, niż demograficzny, a także niski poziom kształcenia. W tej szkole z 66 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w technikum, skończyło ją zaledwie połowa, a tylko czworo zdało maturę. Ostatecznie jednak uchwały nie podjęto. Radni ponownie zajmą się sprawą na kolejnej sesji. Od początku sesji atmosfera na sali obrad była gorąca. Do Urzędu Miejskiego przyszli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Likwidacji placówki obawia się grono pedagogiczne, które może stracić pracę. Zaniepokojeni są także uczniowie, którzy w razie zamknięcia szkoły zostaną przeniesieni do dwóch innych funkcjonujących w Lubinie zespołów szkół. Apeluję do wszystkich państwa, żeby poparli mnie, bo to, co tutaj się dzieje, to naprawdę... Nauczyciele apelują o to, uczniowie apelują, to nawet moi koledzy przyszli. No zapytajcie, czy ktoś w mnie jeszcze jest przeciwko tej szkole. Mówi się o likwidacji szkoły, a nie podaje się przyczyn, mówili wzburzeni przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Szkoła ta spełnia wszelkie przesłanki bezpieczeństwa, chyba najlepiej w Lubinie. Jest szkołą kameralną, uczeń nie jest anonimowy. Jednak w szkole nie tylko o kameralną atmosferę chodzi. Liczą się także, a może przede wszystkim, wyniki osiągane przez uczniów, a tymi placówka raczej nie może się pochwalić. W roku szkolnym 2011-2012 naukę w szkole zawodowej rozpoczęło 159 uczniów, skończyło ją zaledwie 84. Z 72 osób, które przystąpiły do egzaminu zawodowego, zdało go jedynie 48. Dane z technikum są jeszcze mniej optymistyczne. Technikum zaczynało, mówię o tym roku szkolnym, zaczynało 66 uczniów, skończyło 38, 31 przystąpiło do matury, 4 zdało maturę, 36 przystąpiło do egzaminu zawodowego, 4 zdało ten egzamin zawodowy. Proszę Państwa, 4 lata kształciliśmy młodzież. I co oni mają po tym techniku? Reorganizacja oświaty to nie tylko problem Lubina. Na niż demograficzny odpowiadają także inne samorządy. W ostatnim okresie zlikwidowano w Polsce blisko 800 placówek oświatowych. Nie wynika to tylko z tego, że ktoś ma jakiś taki kaprys, tylko wynika z prostych dwóch przyczyn. Właśnie jak powiedziałem, sytuacji demograficznej i sytuacji ekonomicznej. Według założeń reorganizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących setka uczniów uczyłaby się od września 2013 roku w Zespole Szkół nr 1, kolejnych 80 osób w Zespole Szkół nr 2. Budynek obecnej placówki zajęłoby z kolei liceum sportowe. Projektu zmian oświatowych na ostatniej sesji nie uchwalono, trafi on ponownie do komisji, a radni zajmą się nim na grudniowej sesji. Z trójki wybranych przez załogę związkowców tylko Bogusław Szarek otrzymał mandat przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM. Akcjonariusze podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia większością głosów zadecydowali, że reprezentujący dotychczas wielokrotnie załogę w nadzorze spółki Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki powołani tym razem nie zostaną. Dla nich to jak powtórka z 2010 roku. Szarek natomiast jest jedynym debiutantem w nadzorze Polskiej Miedzi. Według związkowców decyzja walnego nie ma nic wspólnego z demokracją. Jest to kolejna polityczna zagrywka rządzącej ekipy. Zamieszanie wokół reprezentantów załogi w Radzie Nadzorczej Miedziowej Spółki zaczęło się, kiedy ówczesny minister Skarbu Państwa Aleksander Grat nie powołał wybranej przez załogę trójki związkowców Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka. Była to pierwsza tego typu sytuacja w historii KGHM, gdyż dotychczas akcjonariusze traktowali decyzję załogi jako wiążącą. W moim normalnym zrozumieniu i większości Polaków słowo wiążące to znaczy musi. Jeżeli nas się czymś wiąże, to się zobowiązuje do wykonania. Tak mówi słownik języka polskiego, tak mówi też praktyka stosowana
ta praktyka została załamana. Aby wypełnić 3 wakaty, w nadzorze zorganizowano kolejne wybory uzupełniające. Wówczas jednak do urn poszła niewielka liczba górników i przy niskiej frekwencji wybrano do rady ludzi bardziej kojarzonych z władzami niż z pracownikami spółki. Ci ostatni zresztą po krótkim czasie zorganizowali referendum, by odwołać Pawła Markowskiego, Lecha Jaronia i Macieja Łaganowskiego. Znów w Radzie pojawiły się wakaty. Ostatni raz akcjonariusze KGHM spotkali się na walnym zgromadzeniu 3 września, a 5 i 6 odbyły się kolejne wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej z ramienia załogi. Teraz zorganizowano walne zgromadzenie tylko po to, by wcielić decyzję załogi w życie. Udziałowcy Polskiej Miedzi zadecydowali jednak, że w skład Rady Nadzorczej nie wejdą Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki. To jest kolejna decyzja, w której zasady demokratyczne partii rządzącej nie obowiązują. Jedynym związkowcem, który został zaakceptowany przez akcjonariuszy, jest Bogusław Szarek, który dotychczas nie zasiadał w nadzorze spółki. No, przede wszystkim się cieszę, że dostałem się do rady z woli załogi. Natomiast brak mi komentarza do części drugiej, czyli powołania Józka i Hajdackiego. Brak mojego komentarza świadczy o tym, że no, nie znamy powodów niepowołania tych decyzji. My możemy się jedynie domyślić powodów, czy to politycznych, prawda, czy indywidualnych. Po decyzji ministra Grada związkowcy postanowili szukać sprawiedliwości w sądach. Leszek Hajdacki tym razem tego nie zrobi. Ja nie będę szedł do sądu, żeby ponownie przejść przez całą procedurę bardzo kosztownych spraw sądowych, bo sprawy w sądach gospodarczych są bardzo kosztowne, tylko po to, żeby na końcu dowiedzieć się, że te sprawy były już rozpatrywane. Oczekuję na Sąd Najwyższy. Od decyzji akcjonariuszy ma natomiast zamiar do sądu odwołać się Solidarność. Myślę, że te dwie uchwały zostaną zaskarżone. Obecna na walnym zgromadzeniu Iwona Zatońska-Pańtak, przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa, nie chciała podać uzasadnienia do decyzji o niepowołaniu związkowców do Rady. Śmiertelny wypadek na drodze Lubin-Legnica. Czołowo zderzyły się tam 2 samochody, osobówka z tirem. Przez 3 godziny całkowicie zablokowany był ruch na odcinku Chrustnik-Karczowiska. Mimo wyznaczonych objazdów tworzyły się gigantyczne korki. Na razie nie są znane przyczyny tragedii. W tym miejscu tuż przed godziną 11 samochód ciężarowy zderzył się czołowo z Oplem. Ciężarówka jechała od strony Lubina, auto osobowe od strony Legnicy. Kierowca Opla w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Mężczyzna podróżował sam. Mamy wypadek śmiertelny, więc jest to poważne zdarzenie i tutaj musimy dokonać szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia, bardzo dokładnych, aby później to postępowanie mogło się opierać właśnie na tych mocnych i dokładnych oględzinach i stwierdzeniach tego, co policjanci tutaj ustalą. Przez kilka godzin ruch na odcinku drogi, gdzie doszło do tragedii, był całkowicie zablokowany. Policja zorganizowała objazdy. Mimo tego kierowcy i tak stali w kilkukilometrowych korkach. Gdy na miejscu zdarzenia pracowali jeszcze policjanci i strażacy, kilka kilometrów dalej doszło do kolejnego zdarzenia, tym razem do niegroźnej kolizji. Peugeot Partner na wrocławskich numerach rejestracyjnych zderzył się z ciężarówką. Na szczęście w tym wypadku nikomu nic się nie stało. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o żałobie pracowników legnickiego MOPS-u w Dniu Pracownika Socjalnego. Powiemy także o pożarze kamienicy przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Zamiast fety – żałoba. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w dniu ich święta nie świętowali. Na znak płacowego protestu wszyscy przyszli do pracy ubrani na czarno, dając tym samym wyraz swojego niezadowolenia z braku podwyżek, o które walczą od blisko 2 lat. Wesołych kolorów w legnickim MOPS-ie zabrakło w Dniu Pracownika Socjalnego. Cała załoga ubrana była na czarno. Jak mówią pracownicy, do świętowania nie mają żadnego powodu. Ich praca trudna i ciężka przez nikogo nie jest doceniana. Praca jest bardzo ciężka, bardzo trudna, ponieważ jest bardzo specyficzna. Pracujemy z ludźmi, którzy oczekują od nas pomocy, nie tylko finansowej. Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną. Często przebywają z tymi ludźmi, rozmawiają, pomagają. Kierują do odpowiednich instytucji po to, żeby tym ludziom pomóc. Pracownicy MOPS-u domagają się podwyżek od prawie 2 lat. Chodzi o 300 zł dla każdego zatrudnionego. W tej sprawie przed legnickim magistratem odbyła się niedawno pikieta, ale i ona nie przyniosła rezultatu. W Dniu Pracownika Socjalnego postanowiliśmy po raz kolejny zaprotestować w związku z tym, iż petycja, która została przekazana panu prezydentowi podczas pikiety pod Urzędem Miasta, pozostało bez echa. Jest to kontynuacja naszej akcji protestacyjnej.
Ma ona miejsce, tak jak już koleżanka powiedziała, po pikiecie, która została przeprowadzona pod Urzędem Miasta. Wówczas przekazano petycję panu prezydentowi, w której chcemy po prostu dalszych rozmów, kontynuacji tego wszystkiego. Dążymy do podwyżek po prostu. Prezydent Legnicy wypowiada się w tej sprawie jednoznacznie. W tym roku podwyżki są niemożliwe. W Legnicy zapaliła się, na szczęście nie zamieszkała, kamienica przy ulicy Wrocławskiej. Prawdopodobnie było to celowe podpalenie, tak mówi Adam Konieczny, komendant Straży Pożarnej. Kilka miesięcy temu kamienica została sprzedana przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej prywatnemu inwestorowi. Nie wiadomo, czy była ubezpieczona. Ogień, który wybuchł około 5 nad ranem, kompletnie strawił dach i klatkę schodową opuszczonego budynku przy ulicy Wrocławskiej. Kamienica była zabezpieczona, jednak nieznany sprawca wyłamał zamek i drzwi i wszedł do środka. Jeżeli taki budynek się płonie, to raczej mamy do czynienia z podpaleniem celowym. W tym rejonie miasta w ostatnim czasie doszło do kilku podpaleń opuszczonych budynków. W tym rejonie właśnie mamy ostatnio również mieliśmy pożar bliżej ulicy Zielonej. Tam też właśnie o tej samej porze mieliśmy do czynienia z takim pożarem. Kamienica przy ulicy Wrocławskiej jeszcze kilka miesięcy temu była własnością miasta. Teraz należy do prywatnego właściciela. Przed sprzedażą została przez ZGM wyremontowana. Budynek był remontowany w momencie, kiedy nim zarządzaliśmy. Jeszcze poprzednio były lokale użytkowe w tym budynku. Po huraganie robiliśmy remont dachu. Także budynek do prawie czerwca, no tutaj data dokładna jakby mnie istotna jest. Kilka miesięcy temu został sprzedany osobie prywatnej. Trwa szacowanie strat powstałych w wyniku pożaru. Może być to rząd kilkunastu tysięcy złotych. Tym tematem kończymy dzisiejszy serwis. Na kolejne informacje zapraszam już jutro, jak zwykle o tej samej porze. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.